Podczas konferencji prasowej poinformowano media, na jakim etapie przygotowań jest 6. edycja Bełchatowskiego Orszaku Trzech Króli. Trasa przebiegać będzie podobnie jak w roku ubiegłym. Uroczystość rozpocznie się od nabożeństwa w kościele na osiedlu dolnośląskim o godzinie 10, czyli godzinę wcześniej niż było to zazwyczaj. Orszak wyruszy na ulicę miasta o godzinie 12. Orszak to przede wszystkim idea, dla której się gromadzimy, tak? A więc gromadzimy się tak naprawdę, żeby upamiętnić narodzenie Chrystusa i chcemy w ten sposób oddać Mu też swój pokłon. Scenariusz został skonstruowany tak, by znalazły się w nim zarówno odniesienia do tego, co lokalne, jak i do ważnych wydarzeń historycznych. Tegoroczny Orszak Trzech Króli będzie w Bełchatowie przebiegał pod hasłem Nadzieja i zawierzenie. Bełchatów dziękuję Bożej Dziecinie. Oprócz tego, że takie hasło wyznacza jak gdyby główne motto, główne przesłanie orszakowe, to z tym hasłem wiążą się także poszczególne mansjony, które będą towarzyszyły, które powstaną na drodze przemarszu Orszaku Trzech Króli. I w tym roku wprowadzamy, chcemy uatrakcyjnić Orszak i dlatego postanowiliśmy, że na drodze Orszaku Trzech Króli wszyscy wędrujący do Stajenki spotkają pastuszków, Heroda, spotkają również scenę narodową zatytułowaną Polonia Restituta. Bełchatowski Orszak będzie jednym z 800 organizowanych 6 stycznia na terenie Polski. Organizatorzy proszą mieszkańców o oddawanie głosu w plebiscycie, by do Bełchatowa w tym dniu zawitał żywy wielbłąd. Chciałabym z tego miejsca też zaapelować, abyście Państwo kolejny raz, nie zrażając się tym, że dotychczas nie powiodło nam się, wzięli udział w konkursie Głosuj na Wielbłąda i Wygraj Korony. A więc w tym roku ten konkurs już trwa, rozpoczął się wczoraj, czyli 14 listopada i będzie trwał do 26, pierwszy etap tego konkursu. Należy oddać głos elektronicznie, a więc trzeba wejść na stronę ogólnopolską Fundacji Orszaku, to jest www.orszak.org. I na tej stronie wtedy będzie arkusz, który trzeba będzie wypełnić. Mamy szansę kolejny raz, aby przy tej okazji również w naszym orszaku wziął udział wielbłąd, czyli prawdziwe zwierzę. Całość konferencji zaraz po teledniu.